Dzień rozpoczęliśmy od wspaniałego spotkania z kołami gospodyń wiejskich i twórcami ludowymi w Wiśle. Często się ubieramy, takie stroje. Staramy się zachować to, co było tam w babci. Jak pani zobaczy mężczyznę, to od razu pani wie po koszuli, czy jest kawalerem. Panie Małgosiu, no bardzo serdecznie dziękujemy za cudowną wizytę. Pani Małgorzato, głosujemy na panią. Jutro może być lepsze. Dziękuję bardzo. Życzymy wszystkiego. Z mężem trzymamy kciuki. Chcielibyśmy, żeby pani była naprawdę na najwyższych stanowiskach w Polsce wreszcie. Kobiety przedsiębiorcze zmieniają Polskę, pracują, tworzą nowe miejsca pracy. I najbardziej podoba mi się, że potraficie współpracować. Spotkanie było jak najbardziej owocne, rozmowy o zdrowiu, o biznesie. I takie kobiety spotkaliśmy w Bielsku Białej. Nie płacą za nadwykonania. Dlatego, że są twarde zapisy, więc szpitale nie są w stanie funkcjonować. Bardzo się cieszę, że poruszyliśmy tak ważne tematy. Kobiety powinny wybierać, jaką drogę swojego życia chcą przyjąć. Mam nadzieję, że będzie naszym premierem. Skojarzyła mi się z żelazną dłonią w takiej jedwabnej rękawiczce. Chciałabym być też politykiem, żeby pomagać ludziom. I życzę pani wytrwałości i zwycięstwa! Gdybym mógł oddać głos na panią, to bym na panią zagłosował.